Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Rozpoczynając dzisiejszy program, z głębokim smutkiem przychodzi nam zawiadomić Państwa, że 6 sierpnia zmarł Stanisław Hajdasz, wybitny polityk kanadyjski polskiego pochodzenia, były poseł federalny i senator, niezwykle zasłużony tak dla Kanady, jak i dla Polonii i Polski. Świętej pamięci Stanisław Hajdasz urodził się w 1923 roku w Toronto w rodzinie polskich imigrantów Piotra Hajdasza i Józefiny z Justyńskich. Stanisław, jak i jego młodsi bracia Stefan i Jan, wyrastali w domu przepojonym polskością. Od najmłodszych lat cała rodzina związana była z parafią świętego Stanisława Kostki. W czasie studiów na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Torontońskiego był prezesem Klubu Studentów Polskich. Specjalizując się w dziedzinie kardiologii, studiował też na Uniwersytecie w Chicago. W sierpniu 1950 roku Stanisław bierze ślub z Natalią Gugała. Państwo Hajdaszowie mają 4 dzieci: Marię, Barbarę, Joannę i Waltera. Stanisław Hajdasz był znany w Polonii jako lekarz i jako społecznik. Już od 1945 roku, od chwili powstania Credit Union świętego Stanisława, świętego Kazimierza, której współzałożycielem był jego ojciec, pełnił funkcję sekretarza protokolarnego zarządu, pozostając związany z naszą instytucją finansową przez wiele lat. W 1954 roku został wiceprezesem, a rok później prezesem Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Swą karierę na arenie politycznej Kanady rozpoczął w 1957 roku, gdy został wybrany do Parlamentu Federalnego, reprezentując okręg wyborczy Toronto Trinity. Później, aż 5-krotnie, mandat posła federalnego powierzyli mu wyborcy okręgu Toronto Parkdale, gdyż powszechnie odbierany był jako polityk wiarygodny i efektywny. Jako poseł federalny w latach 1963-1970 Stanisław Hajdasz pełnił odpowiedzialną funkcję sekretarza parlamentarnego wielu ministrów, m.in. zdrowia i opieki społecznej czy spraw zagranicznych. Był twórcą kilku projektów ważnych ustaw. Szczególną uwagę poświęcał ludziom starszym i wymagającym specjalnej opieki. Jako polityk Stanisław Hajdasz prowadził nieustanne starania o zapewnienie im niezbędnych świadczeń socjalnych, emerytur, opieki lekarskiej. Stąd też jego aktywne wspieranie budowy Polskiego Domu Spokojnej Starości Copernicus Lodge. Wiele pomagał też naszym kombatantom, gdy polscy żołnierze przybywali do Kanady. Dzięki staraniom Stanisława Hajdasza nasi weterani otrzymali znaczną dotację na budowę domu SPK. Stał także przy powołaniu do życia w 1966 roku Funduszu Millennium, którego przez 10 lat był przewodniczącym. W 1972 roku premier Trudeau powierzył mu kierownictwo nowo utworzonego Ministerstwa Wielokulturowości. Odtąd kultury etniczne stały się fundamentem oficjalnej polityki przyspieszającej integrację kanadyjskiej wspólnoty. Swą historyczną misję wykonywał z ogromną energią i poświęceniem. Odbywał setki spotkań, powołał specjalną komisję do spraw wielokulturowości, inspirował i wspierał powstawanie katedr etnicznych na kanadyjskich uniwersytetach. W 1978 roku nastąpił kolejny ważny moment w karierze politycznej Stanisława Hajdasza. Premier Trudeau mianował go senatorem, aby pracujący przez 21 lat jako poseł mógł dalej prowadzić swą działalność polityczną. Po raz pierwszy w historii Kanady polityk polskiego pochodzenia został senatorem, co było rzeczywistym powodem do dumy dla kilkusettysięcznej Polonii kanadyjskiej. Świętej pamięci Stanisław Hajdasz ogromnie dużo czynił w zakresie spraw emigracyjnych. Dzięki jego zdecydowanym i wytrwałym zabiegom, często dramatycznym interwencjom osobistym, setki ludzi połączyło swe rodziny. Wiele zagrożonych deportacją pozostało w Kanadzie i rozpoczęło nowe życie. Jako polityk był wszędzie tam, gdzie mógł pomóc sprawie Polski. Stanisław Hajdasz został uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami, m.in. za całokształt swej pracy służącej Polsce i Polakom z rąk ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a władze Polski odznaczyły senatora Hajdasza Krzyżem Komandorskim Zasługi Rzeczypospolitej. Otrzymał również najwyższe papieskie odznaczenie, Order Świętego Grzegorza Wielkiego ze Srebrną Gwiazdą, a inne wysokie odznaczenie, Order Świętego Jana Jerozolimskiego, przyznali mu członkowie Zakonu Maltańskiego, którego był kanclerzem i naczelnym lekarzem.
za zasługi położone na rzecz rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wspólnie ze swym wieloletnim przyjacielem Henrykiem Sławym otrzymał tytuł doktora honoris causa uczelni. Wysoko cenił sobie order świętego Michała przyznany mu w ubiegłym roku przez dyrekcję St. Michael's College, którego był najlepszym studentem. W uzasadnieniu przyznania Stanisławowi Hajdaszowi tego wyróżnienia podkreślano jego kierowanie się w życiu wartościami chrześcijańskimi oraz ich szerzenie zgodnie z pobieraną w szkole nauką. Dotykając życia prywatnego zmarłego, wspomnijmy, że państwo Natalia i Stanisław Hajdaszowie, szczęśliwi rodzice trzech córek i syna oraz kochający i kochani dziadkowie ośmiorka wnucząt w tym miesiącu obchodziliby 59. rocznicę pożycia małżeńskiego. Wśród kondolencji, jakie nadeszły do pogrążonej w żalu rodziny, były wyrazy współczucia od premiera Stephena Harpera, przewodniczącego Senatu Kanady Noela Cancela, lidera opozycji Michaela Ignatiewa, posłów federalnych okręgu Parkdale High Park, Gerarda Kennedy'ego i okręgu Etobicoke Center, Borysa Wrześniewskiego, prezesa zarządu głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysława Lizonia, konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej Marka Ciesielczuka, marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza oraz od Rady Dyrektorów, zarządu i pracowników naszej Credit Union. W następnym programie za tydzień nadamy film dokumentalny przybliżający niezwykłą postać świętej pamięci Stanisława Hajdasza, zaś dziś przedstawimy Państwu sprawozdanie z uroczystości pogrzebowych. Orszak rycerzy Kolumba z koła kardynała Stefana Wyszyńskiego, dowodzony przez marszałka regionalnego rycerzy i jego asystenta, pełnił wartę honorową w czasie wprowadzania trumny z ciałem zmarłego do kościoła świętego Kazimierza. Trumnę nieśli członkowie rodziny Stanisława Hajdasza, syn Walter oraz zięciowie i wnuki. W tej ostatniej drodze towarzyszyła mu także małżonka Natalia, córki, synowa z dziećmi oraz brat Jan. Ceremonię przywitania zwłok przy wejściu do kościoła, jak i mszę świętą odprawił proboszcz parafii ojciec Marian Gil, basyście prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ojca Janusza Błażejaka, proboszczów parafii świętego Stanisława i świętego Maksymiliana Kolbe, ojców Jana Wądołowskiego i Andrzeja Sowy, ojca Ryszarda Kosiana i należącego do wspólnoty maltańskiej księdza Joe Fenika. Poświęconą przez kapłana trumnę nakryto płótnem i flagą kanadyjską. Wśród osób, które wypełniły świątynię, byli prezesi i przedstawiciele polonijnych organizacji społecznych, weterańskich i parafialnych oraz reprezentanci świata polityki, którzy przybyli pożegnać swego wyjątkowo zasłużonego dla Kanady i Polonii przyjaciela, w niejednym wypadku mentora. Wymieńmy choćby następujące osobistości. Były minister obrony, senator Art Eglinton, posłowie Parlamentu Federalnego Bonnie Crombie i Gerard Kennedy, wieloletni przyjaciel Stanisława Hajdasza, były poseł Jesse Fliss, przewodniczący obecnie Radzie Dyrektorów Domu Spokojnej Starości Copernicus Lodge, gdzie zmarły spędził ostatnie 3 lata, konsul generalny Polski Marek Ciesielczuk i prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizon. Obecnych było kilkoro członków Rady Dyrektorów i Zarządu naszej Credit Union, na czele z przewodniczącym Rady Karolem Fujarczukiem i dyrektor naczelną Zarządu Haliną Marszałek McGregor, jak i członkowie Rady Dyrektorów i Zarządu Domu Kopernika. W intencji zmarłego przybyli modlić się także wysocy przedstawiciele zakonu maltańskiego, do którego zmarły przez wiele lat należał. Było również wielu przyjaciół Stanisława Hajdasza, bliższych i dalszych, z Toronto i innych miast, nawet tak odległych jak Windsor. Przybyły osoby, które spotykając świętej pamięci Stanisława Hajdasza na swej drodze życia, darzyły go głębokim szacunkiem. Przywołując wyjątkową, szlachetną postać zmarłego, jego niesienie pomocy bliźnim, a przez to społeczeństwu i krajowi, ojciec Janusz Błażejak w swym kazaniu powiedział. Today we gather around the casket of a man who was not only a great, great Canadian, but he was also one of us. He was also Polish. On this sorrow-filled day, we pause and gather our thoughts, going back in time, trying our best to produce a mental image that accurately sums up life and achievements of Senator Hajdasz. I found a quote in the Book of Wisdom that characterizes his life.
As an eagle inside its nestlings fold by hovering over its brood, so he spread his wings to receive them and bore them up on his pinions. My dear friends, those of you who knew on the personal level Senator Haidar will agree that he was indeed like an eagle soaring over our community and this country, always keeping a watchful eye over those whom he served. We thank God that true people like Senator Haidar, he's able to achieve great things and to bring so much light into the world, so much goodness. And may all those whom Senator's family Haidar helped reach out, loved, respected, valued, remember him now forever. Amen. W Eucharystii, którą swym śpiewem uświetniła Teresa Klimuszko, aktywny udział wzięli członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Córki Maria i Joanna czytały liturgię Słowa Bożego, córka Barbara wraz z wnukami i wnuczkami czytała modlitwę powszechną, a troje wnucząt wykonało piękną pieśń religijną. Oto jestem, Panie, poślij mnie. Przy świętej dziesiątki osób przybyły na cmentarz Park Lawn, gdzie miała miejsce uroczystość pogrzebowa. Modlitwy pożegnalne prowadził ojciec Marian Gill. Kapłan poświęcił zdjęty z trumny krzyż oraz miniaturowe piety, które przekazano wdowie po Stanisławie Haidarzu, pani Natalii oraz ich dzieciom. Podczas ceremonii konsul generalny Marek Ciesielczuk odczytał kondolencje od ministra spraw zagranicznych Polski, Radosława Sikorskiego, a córka Maria odczytała kondolencje od najwyższego przedstawiciela zakonu maltańskiego. Rodzina i wielu przyjaciół złożyło na trumnie kwiaty róży.